Cześć. Właśnie wstajemy w nowym miejscu. Wczoraj było ciemno, ciężko to coś powiedzieć było na ten temat. Zaraz się okaże, jak to wygląda. Słuchajcie, no wczoraj przyjechaliśmy, było ciemno, dzisiaj wam coś tutaj pokażemy, żyjemy w takim glinianym domku, zbieramy się i lecimy dalej, nad wodę po prostu. Postanowiliśmy wsiąść w autobus, 3 godziny do następnej miejscówki naszej i tam pochillujemy ze 2 noce. Wychodzimy z domku, trochę kropi. Morning guys. Hey. Wow, who is this? No, tutaj mamy niezłe zwierzynie, jakieś wiewiórki czy szynszyle, nie wiem. Tutaj małpka, tutaj króliki, tutaj piękny indoor. No, nieźle się tu dzieje, wam powiem. Budda. Strumyk. Patrzcie na to. Ona ci włosy tam patrzy. Ona mnie w głowie sprawdziła, na szyi. Ale jaja. Na rękach. Patrz teraz. Patrz. Ale małpiszonka wybiera to. Robi twoją robotę. Tak? No. Ale sprawdza. Okej. Okay. Będę. Spotkanie z małpą. Super. Pachnie kukurydzą, jest bardzo miła i mam wrażenie, że potrzebuje miłości, jak każda małpa. Proszę bardzo. Tea for me lady. Coconut with tomato. Kolega podobno jest wirtuozem na tym sprzęcie. Bamboo. Walnut. Walnut? Yes. O! Orzech. Orzech włoski im powie. A to jest nasz domek. Tu dzisiaj spaliśmy. Zacznijmy od tarasu. Trochę nas podlało. Tu pokażemy wam teraz wnętrze. Tu się wchodzi. Domek numer 3. Zapraszam. Śpiulkolot. Tu jest wiatrak. Było spoko z nim. Nawet w pewnym momencie było chłodno, nie? Mhm. Lustereczko. Powiedz przecież. Cóż jest najpiękniejsze. Jest okno i co ciekawe, tu nie ma szyb. Tylko są kraty, a kraty są ze względu na to, że podobno małpy wpadają. Wiem, że domki tamte, inne tutaj, w tym obiekcie, na drzewach bardziej, wyżej, nie mają w ogóle nawet krat, czyli mają po prostu dziury w miejscu okien. Małpy potrafią po prostu wejść nocą, więc wiem, że ta para Polaków z dziećmi, to im odradzono ten domek, ze względu właśnie na małpy i na dzieci, nie? Że mogło być nieciekawie. No i tutaj super zlewik, patrzcie na to. Jest kamyczka, można umyć rączki. Tu mamy łazienkę. To jest słuchawka do podbywania w kibelku, standard w Azji. A tak się myliśmy dzisiaj. Wyjeżdżamy, jedziemy na przystanek, pan nas wiezie, stamtąd bierzemy autobus. Jesteśmy zapakowani, możemy pokazać. Tutaj jedna torba, tu druga torba i plecak i tyle. Siedzimy w autobusie. Tak, i czekamy, jedziemy autobusem numer 32. On jedzie pierwotnie jakby do Colombo, tak jedzie w dół, potem zakręca i wybrzeżem do Colombo. My będziemy jechać chyba jakieś 3 godzinki. 55 przystanków, muzyczka już zaczyna grać. Hej, przygoda. To są nasze torby.
Wysiedliśmy z autobusu właśnie, kochani. Tak, obładowani. Elegancko. Dlatego w tym roku poszła decyzja i apel, że pakujemy się jak najlżej się da, żeby móc z tymi tobołkami się czasem przejść. Nawiązujesz do tego, że w Indiach spakowaliśmy się tak, że naprawdę było nam ciężko to nosić. Tam o wiele więcej jeździliśmy transportem takim publicznym, a mieliśmy o wiele cięższe torby, więc to było straszne. Dobra, powiem w ogóle, gdzie my przyjechaliśmy, bo ciągle mówię, że jedziemy nad wodę, a nie powiedziałam gdzie. Przyjechaliśmy do Hiriketia, takiego miasteczka nad wodą. Bardzo jest jakby tutaj dużo tych miasteczek, więc mieliśmy problem, żeby wybrać takie no, najbardziej nam pasujące. Zaczerpnęłam opinii trochę z internetu, poczytałam. Trochę od znajomych, Afro też mi poradziła, pozdro. I przyjechaliśmy tutaj, potem jeszcze, i tu jesteśmy dwie noce. Potem jeszcze na jedną, tą ostatnią, taką połowiczną, to już z powrotem na lotnisko, więc taka bardzo wcześnie musimy wtedy wstać. No to jeszcze Una Watune zaliczamy, bo tam jest kilka takich miejscówek plażowych, instagramowych, które byśmy chcieli tam zobaczyć, obskoczyć może dronem. I tyle. O Boże, marzyłam o tym wiaterku z wody oceanicznym. Co tu się dzieje? Jesteśmy już w końcu i zobaczcie, jaki mamy widok tutaj. Bezpośrednio na plażę. I najlepsze jest to, że śpimy tu. Tutaj tradycyjnie łóżko z moskitierą. Chociaż powiem szczerze, że nas żadne komary nie pogryzły jeszcze do tej pory. My jesteśmy też tutaj o takiej porze, wydaje mi się, że tych komarów tak dużo nie ma. Tradycyjnie prysznic niezamykany, bez kabiny. Malutkie to jest, ale no najbardziej chodziło nam o to, żeby był po prostu ten widok. Teraz Michał, możesz jeszcze raz pokazać. Nie wzięliśmy kamery na plażę, bo byliśmy zmęczeni. Poszliśmy po prostu tam legnąć. Próbowaliśmy się zdrzemnąć i delektować widokami. Aktualnie już wróciliśmy z plaży. Po drodze zrobiliśmy jakiś 2-3 kilometrowy spacer do miasta pobliskiego, żeby kupić piwka. Bo oczywiście nie kalkulowało mi się kupować tutaj alkoholu w barze. W barze piwko 450, a w sklepie w mieście piwko około 200. Przeszliśmy się w jedną stronę, w drugą stronę wróciliśmy tuktukiem. Za tuktuka zapłaciliśmy 200, czyli na jednym piwku już jesteśmy do przodu. Kupiliśmy też wino białe afrykańskie 40 zł. No tak liczyłem, że tu nie będzie tanio, oni swoich win tutaj nie sprzedają. Tego wina kokosowego też nie uświadczyliśmy w sklepie. Nie wiem, może to jest bardziej taka rzecz regionalna. Mi się tak chciało chipsów i wzięliśmy i obie te paczki 140. Paczka, no już chyba u nas nie ma takich chipsów, nie? Po 2,80 za bardzo. Chyba nie. To jest już taki klimat, że tu jest w ogóle, ta pogoda się mam wrażenie nie zmienia w ogóle wieczorami. W tej części wyspy już jest tak, że po prostu jest, nie wiem, noc i ja nie czuję żadnego wiaterku, mimo że jestem na ramionczkach, więc no to kocham. To kocham. And how much this weighs? This one? How much is it gram? Oh, you have it, okay. Wow. Oh, it's a kilo. 800. 800, 700. Ajajaj, caramba. Oh. This is more affordable. Yeah, yeah, half. But I think we take the biggest one. One is 2200, yes? This one, yes. Wybraliśmy restaurację, która nazywa się Hiriketia Seafood Restaurant, po prostu najzwyczajniej w świecie. Miała spoko ceny. No i jak się okazało, był to dobry wybór, bo jest pełna. Ledwo nam znaleźli stolik, jesteśmy na takim podwyższeniu jakby trochę z nimi. Tak. Pracują tu w ogóle, mam wrażenie, cała rodzinka, dzieci, nie? Dzieciaki, obsługują. Młodsze, starsze, rodzice, wszyscy. Te dzieci, co tu przy piesku mamy ten silnik przed chwilą, tak. To właśnie one są kelnerami. Z Lablaborem. Ale fajne białe mięsko. No coś nie łapię. A delikatne. Sos pomidorowy. Frytki z maka. No. Ja lubię frytki z maka. Bardzo słone, ale dobre.
Homar mało mięsa, ale dobry. Ryba dużo mięsa i dobra. Trochę mam wrażenie, że mogła być marynowana w keczupie. Ale na pewno w takiej potrawce pomidorowej. No dobra, to byłaby świeża ryba, nie? Rybka bardzo dobra, ja powiem od siebie. Wszystko, znaczy ja ogólnie nie mam się do czego bardzo dużo mięsa miała ryba. Wiadomo, oni tu jakby mają swoje takie śmieszne keczup, frytki takie śmieszne. Frytki jak cała, maka, keczup, ryż też taki ten ich. Ale no samo jakby, same owoce morza, same ryby, pyszne. A jeszcze wzięliśmy roti z bananem i z czekoladą na wynos. Tak, na deserek, do pokoiczku. To jest to, co wzięliśmy na wynos. Chocolate roti.